prowadzimy cały szereg działań komunikacyjnych na tym etapie, ale też znaczy podstawowym takim działaniem komunikacyjnym są kampanie, taki projekt pod tym kampanię edukacyjno-informacyjną. One obejmują cztery obszary, z tym jednym z obszarów jest cyberbezpieczeństwo. I w ramach tego chociażby prowadzimy kampanię Zagub dziecka w sieci, czyli budowanie świadomości dotyczącej cyberzagrożeń. W tych cyberzagrożeniach także jest element uświadamiania przed dezinformacją. Natomiast takim podstawowym działaniem systemowym, które zamierzamy wykorzystać, to jest praca przede wszystkim NASK-u jako jednocześnie operatora ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. I pomimo, że NASK co do zasady nie jest odpowiedzialny za e-zasoby w ramach OSE, natomiast w tym konkretnym obszarze NASK będzie przygotowywał, koordynował i promował materiały dotyczące szerokiej sfery związanej z cyberbezpieczeństwem adresowanych dzieci, w tym także budowaniem świadomości na temat tego zjawiska, jakim jest dezinformacja, czyli przede wszystkim kompetencje, bo jakby tutaj mówimy o budowaniu tych kompetencji od podstaw. Ja zwracam uwagę cały czas na ten najważniejszy element, który no, stanowi o tym, że musimy mówić o jednak o słabej naszej świadomości, czyli brak umiejętności rozpoznawania faktu od opinii, no bo to jest ta podstawowa kompetencja, którą musimy realizować i to sukcesywnie będziemy ten plan realizować, ale oczywiście kampanię nie tylko ograniczamy tej działalności do dzieci. Chcemy w ramach różnego rodzaju kampanii, tych, które są i tych, które będziemy realizować także przy współpracy z państwem, no, uczulać na to zjawisko osoby także dorosłe. I tutaj też będziemy chcieli zachęcać media do tego, żeby ten proces fact-checkingu był coraz bardziej rozbudowany i żeby on też zawierał w sobie komponent świadomościowy. Mini Polaków, każdy mówi o tym, że czy prawie większość Polaków twierdzi, że jakoś tam się z tym zetknęła. Natomiast jak to duży jest problem? No to kilka takich case study mamy w tym raporcie, prawda? Pokazujący przede wszystkim szybkość rozpowszechniania się tego typu zjawisk. Błękitny czy niebieski wieloryb, tak? Informacja o tym obiegła nie tylko Polskę, ale cały świat kilka razy szybciej niż jakakolwiek wiadomość pozytywna. Wzbudziła niepokój, co więcej mogła przyczynić się do czegoś, czego nie było formalnie, bo podstawą tej informacji, jak Państwo pamiętacie, było to, że ponad setka dzieci gdzieś w Rosji wskutek korzystania czy grania w tą grę popełniło samobójstwo. To był fake. Natomiast tego typu informacje mogą przyczyniać się do tego i wywoływać panikę i działania, i zachowania samobójcze już realnie u użytkowników. Mieliśmy w Polsce taki przykład, też opisywany w tym raporcie, jednej z gmin, gdzie ktoś podszywając się pod Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wezwał mieszkańców tej gminy do stawienia się przed urzędem w związku z trudną sytuacją na Ukrainie. No, jak ktoś dostaje taki SMS, no to naprawdę może się czuć zaniepokojony. Więc tego typu działania mają miejsce. One także zdarzają się w sposób trochę inny, bo mamy różnego rodzaju portale, które podszywają się na przykład pod TVN i takowe funkcjonują. Informacje są tam preparowane, mają podważać autorytet państwa, mają podważać zaufanie do instytucji, ale przede wszystkim mają wywoływać niepokój, próbują kształtować opinię publiczną w Polsce, to między innymi działania Rosji, ale nie tylko, których celem jest podtrzymywanie stanu niepokoju i dlatego tego typu kampanie, takie akcje jak Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa są istotne. Ważne, że one są realizowane i powinny być realizowane nie tylko w Polsce, ale powinny być realizowane w całej Unii Europejskiej i powinniśmy te narzędzia wspólnie generować i
i je wspólnie wykorzystywać. Jesteśmy przed wyborami, więc tym bardziej to, co powiem, jest ważne, że my musimy jednocześnie w tym całym procesie balansować pomiędzy kwestią odpowiedzialności za słowo, odpowiedzialności za informacje, które są podawane także przez media z jednej strony, a z drugiej strony mamy tą wartość podstawową, jaką jest wolność słowa w internecie, nie tylko w internecie, ale przede wszystkim w internecie. W związku z tym ta dyskusja nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej przed nami. Idziemy na razie, czy jest próba rozwiązywania tego drogą samoregulacji przez tych, którzy są dostawcami treści, ale na pewno wskutek pogłębiania się tego procesu będziemy o tym rozmawiać, zwłaszcza jak mówimy o tym, że nowoczesne technologie, ja mówiłem o deepfake'ach, to już jest taka technologia, która może zniszczyć, ona niszczy już, znaczy fake newsy potrafią zniszczyć życie poszczególnych ludzi, natomiast tutaj może zniszczyć wizerunek nie tylko pojedynczych osób, ale w ogóle wizerunek państwa, jeżeli mówimy o ataku na przykład w wykorzystaniu tej technologii, a tych technologii może być więcej, więc na pewno ta dyskusja o zwiększeniu odpowiedzialności za propagowanie, za szerzenie dezinformacji, ona jest przed nami, ale zawsze w takim podstawowym warunkiem jest zabezpieczenie tej wartości podstawowej, jaką jest wolność słowa.